To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy chodź, zabaw wiele. Szybko, Dymę! Dla nas wy, biegnij, dla Gąszko, was my, biegnij! Najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic tak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Żegnamy się z Asią. Droga do szkoły. Życzę wam udanej pierwszej wizyty w nowej szkole. Dzięki, Asiu. Pa. Dziękuję, że zaopiekowaliście się Asią. O, nie ma za bardzo co. Dzięki za zaproszenie. Zawsze jesteś mile widziana. Pa. Nie ma za co, pa. Pa. Pa, Asiu. Asia wszędzie jeździ swoim rowerem. Przyjeżdża nim nawet do nas, chociaż mieszka po drugiej stronie ulicy. Do szkoły też jeździ rowerem. Kiedy zaczniemy szkołę, będę tam jeździć na rowerze codziennie. Tak jak Asia. Ja będę jeździł na hulajnodze. O, spójrzcie, idzie babcia. O, babcia! Cześć, kochani! Hej, mamo! Cześć, Jolu, cześć, bliźniaki! A gdzie mój babcia! Tradycyjny uścisk na powitanie? Uścisk! Uścisk dla Mosi! Uścisk! Czy mogę trzymać wejdź do środka, Mosi? Mamo. Pewnie, że możesz, proszę. Dobra, ja idę pobiegać. Dziękuję, że przyszłaś zaopiekować się Tosią i Tymkiem, mamo. Cała przyjemność po mojej stronie. Wchodzicie? Mamusiu, kiedy zaczniemy szkołę, czy będziemy mogli jeździć do niej codziennie na rowerach, tak jak Asia? Nie, ja nie chcę. Ja chcę jeździć na hulajnodze. Wiecie co, jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Już wiem, może sprawdzimy to teraz. Tak! Idziecie ze mną? O, fantastyczny pomysł. Też tak myślę. Tak! Tymek, ty możesz wziąć hulajnogę, a ty, Tosiu, pojedziesz rowerem. Tak! Świetnie. Możemy skoczyć do waszej szkoły i potem wrócić. Tak! Super! Chodźcie, musicie założyć kaski. Czerwony dla Tosi. Ups. I żółty dla Tymka. Dziękuję. Wyruszyliśmy z mamusią. Babcia została w domu, bo Mosia zasnęła. Ja prowadziłam na hulajnodze. Nie za szybko, Tymku. Zaczekaj na nas na końcu chodnika. Dobrze, mamusiu. Asia wcześniej powiedziała mi, że trzeba jechać chodnikiem, aż dojedziemy do ścieżki rowerowej. Pasuje ci ten nowy rower, Tosiu. No dobrze. Zaczekajcie na mnie. Stop, sprawdźmy, czy nic nie jedzie. W lewo, w prawo, znowu w lewo. Świetnie, idziemy. Babciu, jesteśmy! O, szybko wam poszło. Pomóc ci? Ja wracałem rowerem Tosi. A ja wracałam na hulajnodze Tymka. Czemu się zamieniliście? Tak, dla zabawy. I żeby zobaczyć, jak jest łatwiej. I co takiego wolisz, Tosiu? Ja wolę jeździć rowerem. A. Rowery są dla starszych. A ty, Tymku? A ja lubię hulać na hulajnodze. Szu, szu, szu! Szu, 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 szu! Jak ci się biegało, Jolu? Było fantastycznie, dziękuję. Wiecie co? Kiedy wasz tatuś był mały, nie mieliśmy tylu opcji. Zwyczajnie chodziliśmy do szkoły i tyle. Tosiu. O, właściwie to wzięłam coś, żeby wam pokazać. Babcia miała w swojej torebce kilka starych zdjęć. Zobaczmy. Tymku, chcesz mi usiąść na kolanach? Ja postoję. Dobrze, Tosiu, zobaczmy, co my mamy tutaj. To zdjęcia? Tak, mamy zdjęcia. Czyje to zdjęcia, babciu? Zerknę tylko i zobaczę, co tu jest. Spójrzcie. To jest wasz tatuś pierwszego dnia w szkole. Co? To jest tata? Tak. Prawda, że bystro wyglądał w tym mundurku? Tak. Ma trochę za duży sweterek, prawda? Nie mogę uwierzyć, że tata tak kiedyś wyglądał. Jesteś do niego bardzo podobny. Mua. Spójrzcie. O, co to takiego? Co mama ma? Mam tu
Więcej zdjęć. Kilka moich zdjęć w mundurku szkolnym. To był mój pierwszy dzień w szkole. Wyglądasz słodko, mamusiu. To prawda, słodziutko wyglądasz. Ładny miałaś mundurek, mamo. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę was w mundurkach pierwszego dnia w szkole. Cześć, Mosieńko! Musia! Wstałaś nareszcie. Myślicie, że jest już gotowa, żeby wyjść na spacer? Tak, jest gotowa. Dobrze, ponieważ tak sobie myślałam, moi drodzy, że jeśli chcecie, moglibyśmy przejść się do waszej szkoły razem z Musią. Przejść się? No tak. Do szkoły? Tak, będzie fajnie. I możemy pójść na skróty kładką nad torami. O, właśnie, to tam, gdzie mieszka pan Rozner. Pan Rozner, zapomnieliśmy o naszej obietnicy. O, właśnie, obiecaliśmy, że będziemy mu machać codziennie z kładki w drodze do szkoły. Czyli Tymek, nie możemy jechać do szkoły na rowerze ani na hulajnodze. Nie, będziemy musieli chodzić. Bez roweru i hulajnogi, żeby pomachać panu Roznerowi. I możemy mu stamtąd pomachać. Tak. Nie możemy złamać obietnicy, bo pan Rozner będzie smutny. Chodź, Mosiu. Poczekaj, Dosiu. Możesz dziś spełnić sny wyobraźni, granic brak. Najlepsi przyjaciele. Podobała nam się droga do szkoły. Mamusia pokazała nam na kładce, gdzie mieszka pan Rozner i wszyscy mu pomachaliśmy. Ale dzisiaj w oknie nie było pana Roznera. Mamo, myślisz, że pan Rozner będzie jutro czekał w oknie, żeby nam pomachać? Tak, pewnie, że będzie, obiecał. A pan Rozner to dobry przyjaciel, który dotrzymuje obietnic, tak jak wy. Nie mogę się doczekać jutra. Tak, wiem. A ty, synku? Nasza szkoła wyglądała na bardzo dużą, mamo. Tak, podstawówka Haczem to duża szkoła. Chodzi do niej dużo dzieci. Ja chyba nie chcę iść do dużej szkoły. Wiesz, ja też się martwiłam pójściem do dużej szkoły. Tak jak ty. Ale potem naprawdę mi się spodobała. Serio? Tak, serio. Tobie też się spodoba. Wtedy mamusia powiedziała... Jutro pierwszy raz wejdziecie do swojej nowej szkoły. Jutro pierwszy raz wejdziecie do swojej nowej szkoły, kochani. To dzień zwiedzania. Poznacie swoją nauczycielkę i inne dzieci z waszej klasy. Nie mogę się już doczekać. A ja nie chcę iść. Och, Tymku. Jak już zobaczysz swoją nową klasę i poznasz nauczycielkę, to od razu poczujesz się lepiej. Będzie dobrze. Dobrze? Dobrze, mamusiu. No dobrze. A teraz czas, żebyś położył się już do łóżka. Dobranoc, misiu, pysiu. Dobranoc. Grzeczny dobranoc, chłopiec. Tymek. Dobranoc, Tosiu. Dobranoc, moja tośtastyczna Tosiu. Śpi dobrze, słoneczko. O, przytulas. Śpi dobrze, kochana. Dobranoc. Dobranoc. Zobaczysz, że jutrzejsza wizyta w nowej szkole okaże się dobrą zabawą. Dlatego musisz się dobrze wyspać. I to, powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Dobranoc. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj przeszliśmy się na próbę do szkoły. Pamiętacie, jakiego koloru był kask Tymka? Był żółty? Czy zielony? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to żółty. Zobaczcie. Tymek, ty możesz wziąć hulajnogę, a ty, Tosiu, pojedziesz rowerem. Tak! Możemy skoczyć do waszej szkoły i potem wrócić. Tak! Super! Chodźcie, musicie założyć kaski. Czerwony dla Tosi. I żółty dla Tymka. Dziękuję.
Wyruszyliśmy z mamusią. Babcia została w domu, bo mamusia zasnęła. Ja prowadziłem na hulajnodze. Nie za szybko, Tymku. Zaczekaj na nas na końcu chodnika. Dobrze, mamusiu. Asia wcześniej powiedziała mi, że trzeba jechać chodnikiem, aż dojedziemy do ścieżki rowerowej. Pasuje ci ten nowy rower, Tosiu. No dobrze. Zaczekajcie na mnie. Stop, sprawdźmy, czy nic nie jedzie. W lewo, w prawo, znowu w lewo. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.